Dzień dobry, witamy. Szanowni Państwo, rozmów jubileuszowych, ciąg dalszy. Oczywiście mam tutaj na myśli jubileusz Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury, a właściwie dwa jubileusze. Ponieważ biblioteka wchodząca i działająca w strukturze Domu Kultury obchodzi 75 lat powstania, na nasz młodszy brat, czyli Dom Kultury, 50-lecie powstania. W naszych dokumentacjach czy w naszych kronikach nie zachowało się zbyt wiele materiałów o tym, jak wyglądała działalność bibliotek, wyposażenie bibliotek w tych latach wczesnych swojej działalności, czyli od 46 do lat 60. I tylko wspomnienia czytelników mogą uzupełnić tą naszą wiedzę. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Pani Anna Kuźmińska-Świder. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Aniu, dziękuję, cześć, że przyjęłaś zaproszenie wspominkowe z okazji naszego jubileuszu. Oczywiście moje pierwsze pytanie, jak trafiłaś do biblioteki? Jak wyglądała Twoja pierwsza wizyta? Czy pamiętasz? Krysiu, wprawdzie wszyscy wiedzą i Ty wiesz, że jestem starsza od węgla, ale jeszcze to pamiętam. To był rok 1962 i mama zaprowadziła mnie do biblioteki, która wtedy mieściła się w Kaczym Dołku. I tam zapisała mnie do biblioteki i tam poznałam książkę mojego życia. A książką mojego życia, jak się zapewne domyślasz, jest Ania z Zielonego Wzgórza. Tam po raz pierwszy poznałam tę książkę. W ogóle Kaczy Dołek to był wtedy wielki kompleks kulturalny, jak wiesz, bo było tam kino, biblioteka, ognisko muzyczne, no i kiosk z piwem i z lodami oraz fontanna. Tam po mszy ludzie się spotykali, no i w ogóle to było takie miejsce kulturalne, więc moja pierwsza biblioteka to jest biblioteka w Kaczym Dołku. Oprócz tego, jak wiesz, bez książek nie ma dla mnie życia, więc odwiedzałam wszystkie kolejne biblioteki w Międzyrzeczu, to znaczy w miejscach, gdzie się mieściły, bo bez książek nie ma dla mnie życia, dlatego ukończyłam filologię polską. A że o tych książkach uwielbiam mówić, a wiesz, że czytam ich ponad 100 rocznie, no to wiesz, co założyłam, ale to na pewno o mnie jeszcze o to zapytasz. Także pierwszy kontakt z biblioteką to jest rok 1962, Kaczy Dołek. Czy mam mówić dalej, czy mi zadasz pytanie? Oczywiście, zapytam Cię o jak pierwszy kontakt z bibliotekarzem. Bo przeważnie, skoro biblioteka jest dla Ciebie tutaj taką świątynią, na pewno miałaś swoją ulubioną bibliotekarkę. No albo nie. Tak, miałam swoją ulubioną bibliotekarkę. W Kaczym Dołku wszystkim rządziła pani Szubowa. Ona była kierowniczką kina, ale nie kojarzy mi się z biblioteką. Natomiast kiedy? Drugie moje wspomnienie to jest biblioteka nad drogerią naprzeciw ratusza. Tam dzisiaj jest BGŻ, czy nie wiem jaki tam bank. Nie, na dole jest bank, a u góry są biura urzędu. No, to tam była właśnie biblioteka i tam pracowały dwie przeurocze panie. Pani Iwona Duda i pani Bak, zapomniałam jak się Barbara. Barbara Bak. To były przeurocze kobiety i są pewnie nadal. Wiem, że pani Iwonka już nie żyje. To jest dla mnie bardzo przykra wiadomość. W każdym razie uwielbiałam tam chodzić. Do dziś pamiętam ten zapach, uginające się podłogi i skrzypiące. Zawsze się bałam, że to się zapadnie i skończyły na parterze, bo to było ogromne obciążenie. Ale tym paniom też zawdzięczam pierwsze spotkanie z prawdziwym pisarzem, którego można dotknąć, poprosić o autograf. Tym prawdziwym pisarzem był pan Edmund Niziurski. Wszyscy znamy jego... Co ja mówię wszyscy? Może młodzi nie znają, nie? Znają. Znają, ale wszyscy znamy jego twórczość. Do dziś, dziś mogę powiedzieć, jakby ubrany. Miał krawat w paseczki i garnitur w takie biało-czarne prążki, czyli w takim tenis... To ile miałeś lat wtedy? To już był rok 70 któryś, prawda? Czyli to byłam już w 8 klasie na pewno. Koniec podstawówki. Więc te panie były fantastyczne, ale ja mówię o przeszłości, bo najbardziej fantastyczne panie to pracują teraz, w tej bibliotece. Dziękuję za to. Ale o tym, do tego jeszcze przejdziemy. A więc to był drugi mój kontakt z biblioteką i były to wspaniałe panie, które bardzo świetnie pamiętam. A trzeci kontakt z biblioteką to już tu, w tym nowym budynku, do którego przenieśliście się w roku... 75, więc byłam na studiach wtedy, czyli nie pamiętam tych przenosin.
Dopiero kiedy wróciłam po studiach i po pracy w innych miejscach do Międzyrzecza, zaczęłam oczywiście odwiedzać tę bibliotekę, no i nawiążę do cudownych pań, które tutaj pracują, o których już przed chwilą wspominałam. I Krysiu, tego nie wycinaj, proszę cię. Dobrze. Tego nie wycinaj. Panie są, ogromnie mi imponują, nie tylko swoją wiedzą, ale inicjatywami. Szczególnie chodzi mi o inicjatywy w czytelni dla dzieci. To, co wy robicie z dziećmi, w sensie zachęcania do czytania. I nie tylko. I nie tylko, no mnie bardzo imponuje, ponieważ jako nauczycielka wiem, że młodzież przestaje czytać, więc należy wdrażać młodych ludzi od najmłodszych lat, tak jak zrobiła to ze mną moja mama. No i taki właśnie z nas zamiar, żeby od najmłodszego, to nawet przychodzą mamy już w ciąży, i czytały swoim dzieciom w brzuszku jeszcze książki. Fantastyczne. To może nie jest jeszcze zbyt popularne, ale już takie dojrzałe mamy. To jest czytanie prenatalne i jestem pewna, że to zbierze dobry owoc, bo te owoce na razie to są takie parszywki, bo co roku Biblioteka Narodowa, jak wiesz, ogłasza raport z tego stanu czytelnictwa. No i jeżeli my mamy 37% Polaków, którzy jedną książkę w ciągu roku przeczytali, a to są Polacy powyżej 15 roku życia, no to dla mnie to jest załamka, ale nie będziemy tu o tym dyskutować. W każdym razie jeszcze raz podkreślam, że to, co wy robicie dla dzieci, no to mi szalenie imponuje. Jesteście takie kreatywne, odważne, piszecie różne programy. Także ta biblioteka dzięki wam funkcjonuje i bardzo mi się sympatycznie tu przychodzi i zapraszam wszystkich Międzyrzeczan, niech się nie boją, tu nikt nikogo nie zeźre, tu każdy każdemu pomoże, a wy też macie ten może przywilej małych miast, że w większości znacie swoich czytelników, znacie ich gust czytelniczy, ich upodobania i wiecie, zwłaszcza w okresie pandemii, to jest bardzo ważne, kiedy nie ma dostępu do półek i trzeba temu czytelnikowi chłonnemu nowych książek coś zaproponować. Więc u mnie zawsze pani Honoratka, pani Renata, które pracują w bibliotece na dole, trafnie mnie wytypują i zawsze mi tytuły zaproponują, które mi się spodobają, no bingowato pracują. Krysiu, nie wycinaj tego. Dobrze, bo to jest, obiecuję, nie będziemy wycinać. Bo to jest świetna laurka dla wszystkich pracowników to jest biblioteki. Hołd dla pracowników biblioteki. Przepraszam za rozgadywanie, proszę pytanie. Czy może pamiętasz, bo były takie czasy, wiadomo, że tych książek dla dzieci na początku, kiedy zbiory dziecięce dopiero kompletowano, było nie za dużo. Można było wypożyczać tylko 3 książki na miesiąc. W dodatku trzeba było brać jedną popularną naukową. Czy pamiętasz taką sytuację? Tak, pamiętam taką sytuację i do dziś pamiętam książkę popularno-naukową, którą mama mi wypożyczyła wtedy, bo był to czas, jak wszyscy wiemy, kiedy najwięcej, znaczy oprócz polskich, bo sprawdziłam w statystykach, wydawało się książek radzieckich. Pisarze radzieccy byli wtedy na topie, ale oni pisali świetne książki popularno-naukowe. I na przykład do dziś pamiętam książkę Życie mamutów, napisaną przez dwoje radzieckich wtedy pisarzy, fantastycznie ilustrowaną. Gdybyś mi pozwoliła, mogłabym się rozwinąć, ale się nie rozwinę. Proszę bardzo, pozwalamy. Na temat polskiej szkoły ilustracji. Antoni Uniechowski, Jan Szancer, Bogdan Butenko, podpowiedz mi jeszcze jakieś inne nazwiska, Jan Lenica. To wszystko byli fantastyczni ilustratorzy, którzy cudownie te książki ilustrowali. I wyobraź sobie, jaki przypadek. Ostatnio kupiłam sobie 25 kg książek po złotówce z pewnego antykwariatu, którego nie wymienię. I to były książki sprzed 65 lat, bo mogę powiedzieć, że mam tyle lat. I właśnie tam jest ta ukochana książka o tych mamutach. Ale wiedziałaś, że będzie? Nie. Nie. Przypadek. Zupełny przypadek. Kupiłam ją sobie za złotówkę, a nawet powiem za 68 groszy. 0,68 i mam ją na półce i to jest honorowa książka w mojej bibliotece, więc jak moja czytelnicza historia zatoczyła koło. Myślę, że takich kół będzie więcej, więc pamiętam popularno-naukowo. Takich przypadków jest dużo więcej, nawet tutaj jak będziemy rozmawiać sobie i wspominać dalej, to jeszcze jeden co najmniej się pojawi.
Ale ja tylko tak gwoli informacji, proszę Państwa, te książki dziecięce i oddziały dziecięce na początku w ogóle nie wykazywano statystyki, jeżeli chodzi o literaturę dziecięcą, ponieważ nie było zbyt dobrze widziane przez władze, gdyby było więcej czytelników dla dzieci niż więcej, a mniej na przykład czytelników dla dorosłych. No takie to były czasy. Później trochę Twoje życie zawodowe również związałaś z biblioteką. Ukazywało się to wspaniałe czasopismo. No takiej promocji biblioteka to nie miała przez kolejnych ileś tam lat, ponieważ w bibliotece znajdowała się siedziba Kuriera Międzyrzeckiego. I dzięki temu też robiłyśmy wiele wspólnych imprez. Kurier Międzyrzecki też był patronem różnych imprez. I taką jedną z fajniejszych, tak myślę, naszej takiej wspólnej działalności, ale to już też było trochę później, był kaszalot. To było fantastyczne wydarzenie. Krysiu, będę Ci wdzięczna do końca świata i jeden dzień dłużej, o jeden dzień dłużej, że dałaś mi tę szansę, żeby uczestniczyć w tym projekcie. Nie lubię tego słowa, ale w tym projekcie. To był projekt, który realizowaliśmy wspólnie z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, Domem Pomocy Społecznej i Warsztatem Terapii Zajęciowej w Międzyrzeczu, Polskim Kołem Niewidomych, Teatrem Trzy Kroki, który prowadziła Ania. No chyba wymieniłam wszystkich i w sumie przygotowaliśmy do wystawienia sztukę Marty Guśniowskiej, naszej międzyrzeczanki, kaszalot. Ania grała główną rolę, grała lalkarza. Oprócz takiej głównej premiery mieliśmy jeszcze wyjazdowe spektakle. Tournée. Tak, takie tournée mieliśmy i muszę Państwu powiedzieć, że każde z tych wyjazdowych spotkań zaczynało się inaczej, a to dzięki właśnie Ani. Co pamiętasz jeszcze z tego czasu? Ja z tego czasu pamiętam, Krysiu, bardzo wiele. Zwłaszcza przede wszystkim współpracę z tymi ludźmi, to znaczy z ludźmi niepełnosprawnymi, z ludźmi widzącymi świat inaczej. Albo jeżeli są niewidomi, to oni też świat inaczej widzą. I to były wzruszające chwile. Poza tym, co pamiętam, tournée nasze pamiętam, tak. Przepiękne stroje przygotowane przez panie z domu pomocy społecznej. Właśnie warsztat terapii zajęciowej. Warsztat terapii zajęciowej. To poczekaj, Aniu, to jeszcze uzupełnimy, że razem z tobą nad scenariuszem, nad reżyserią, elementami scenografii pracowała pani Karolina Guzek, Dorota Władyka, a ze strony Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pani Anna Pielesiak. Tak, i to był taki zespół, fantastyczny zespół. Do dziś, no mówię, wspominam, na ulicy się spotykamy, ale co mnie najbardziej cieszy, to te dzieci i ta młodzież, która wtedy brała udział, dzisiaj piąteczkę sobie przybijamy, no rewelacyjne wspomnienie. Więc Krysiu, chociaż jestem starsza od węgla, jeżeli w przyszłości będziesz miała takie projekty, to już się na to piszę. No ten projekt rzeczywiście wzbudził wiele entuzjazmu wśród nas, podobał się wszystkim i właściwie można powiedzieć, że wszyscy go do dzisiaj chętnie wspominamy. A propos wyjazdów jeszcze z kaszalotem, to jeszcze byłyśmy w Gorzowie, rok później, już po premierze, na 9. Forum Młodych Bibliotekarzy w Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie. Tam też nas oglądało dużo osób, różnych oficjeli. Była to też nobilitacja dla wszystkich aktorów, którzy brali udział w tym przedsięwzięciu. Tak. Jesteście cudowne jeszcze raz, panie w bibliotece, no mówię, że... Przy bibliotece działają również, działa od 2008 roku dyskusyjny klub książki. Też zaczynałaś, rozpoczęliśmy 8 maja z okazji Dnia Bibliotekarza i nomen omen, pierwszą książką, którą żeśmy przerabiali było co? Olgi Tokarczuk, Ostatnie historie. To jest właśnie kolejny przypadek, o którym mówię w tym filmie. Że czytelnicza historia zatacza koło. Tak. No a potem co się stało z Olgą Tokarczuk, to wiemy. To wszyscy wiemy, tak. Jak się czułaś na takich spotkaniach? Miałam później wrażenie, że założyłaś swojego bloga, o którym zaraz troszeczkę więcej powiemy. No to troszeczkę wyniosłaś z tych naszych spotkań, czy też raczej nie? Czy to był już Twój pomysł tylko? Nie, Krysiu, to były fantastyczne wspomnienia, spotkania. I chcę do tego wrócić, jeżeli klub mnie przyjmie. Klub działa cały czas, teraz troszeczkę, obostrzeń. Ale nie ma niczego wspanialszego niż wymiana myśli z drugim człowiekiem tête à tête. Jak mówią nasi radzieccy sąsiedzi rosyjscy, face to face.
czyli bezpośrednia wymiana myśli, poglądów, spieranie się, dyskusja. A książki stwarzają tak ogromne pole do takich dyskusji, że to jest no, żadne inne medium, żaden inny przekaz tego nie zastąpi. No i poza tym sfera towarzyska. No Krysiu, to jest coś wspaniałego, bo dyskusji książkowej, ciasteczko, kawunia i to no, człowiek jest zwierzęciem stadnym i tego, tych spotkań bezpośrednich nawet najlepszy laptop nam nie zastąpi. Tak, tym bardziej, że te spotkania uzupełniałyśmy czasami to strojem nawiązującym do utworu, albo fragmentami filmu, czy muzyki, no różne rzeczy robiłyśmy. Przy bibliotece działała również sekcja literacka Międzyrzeskiego Uniwersytetu III wieku. Prowadziłaś zajęcia z seniorami właśnie podczas sekcji literackiej. To były wspaniałe wydarzenia. Do dzisiaj wszyscy je wspominają. Jak czułaś się w tej roli? Oczywiście, jak wiesz, jestem starsza od węgla, no ale jeszcze się nie czuję, że tak powiem, seniorką na tyle, żeby zostać członkiem Uniwersytetu III wieku. Natomiast jako członek wspierający, a taką osobą jestem, bardzo fantastycznie mi się współpracowało z seniorami, którzy są nie do zdarcia, chłonni, mają wiele zdolności. I na zajęciach tej sekcji literackiej, jak też wiesz, uzupełniałam je nagraniami muzycznymi. Tak. To nie były wykłady statyczne. To nie były, że ci przerwę, to nie były typowo wykłady z literatury. Łączyłaś literaturę ze wszystkimi możliwymi dziedzinami wiedzy. I na tych zajęciach można było uprawiać gimnastykę, bo wszyscy wstawaliśmy, tak, śpiewaliśmy, bujaliśmy się w różne strony. Można było dostać nagrodę? Można było dostać nagrodę, a ja tak uwielbiam prowadzić zajęcia, żeby wszyscy byli aktywni, a nie ktoś tam po kącikach siedział. No i dlatego bardzo mi miło, kiedy właśnie na tych ulicach czy gdzieś spotykam kogoś i bo jak wiesz, to się potem przeniosło na dużą scenę w kinie, tak, przygotowaliśmy kilka spektakli, kiedy spotykam ludzi na tak zwanym mieście i panie mnie pytają, czy to kiedyś powtórzymy. Ja myślę, że jeżeli będę miała taką okazję i cała ta pandemia, a mam tyle pomysłów nowych i żeby tu brzydkich wyrazów nie używać, to mój mąż Andrzej mówi mi, dopiero znowu ci jakiś cycel na dupie wyrósł i do czegoś cię to znowu, wiesz, mobilizuje. Ale w moim wieku to jest, myślę, dobrze, bo nie można się zapaść w kanapę i po prostu tylko siedzieć, tak, ale ta aktywność jest ze wszechmiar pożądana, więc Uniwersytet III wieku to jest fantastyczna sprawa w Międzyrzeczu, a ci ludzie, jak mówię, mają tyle energii, że nie jeden młody może im pozazdrościć. I kolejny etap, który łączy się z książką, to blog, który prowadzisz, czyli czytam i piszę na kanale YouTube. Krysiu, ja kiedy poszłam na emeryturę i przestałam pracować w szkole, to codziennie rano się budziłam i sobie zadawałam pytanie, no kurczę, z kim ja dzisiaj porozmawiam? Nie było młodzieży, nie miałam do kogo mówić, a czytałam bardzo sporo. Więc postanowiłam założyć kanał na YouTube. Ja, która do tej pory komputer tylko odkurzałam i z daleka byłam od niego. Ale jak widać, w każdym wieku wszystko można przeskoczyć, no jeszcze nie do końca. Dzięki takim młodym z rodziny, różnym tam hejterom i takim tam macherom, nauczyłam się obsługiwać kamerę i to wszystko. I zaczęłam nagrywać filmy na temat książek, które czytałam. Ten blog ma już 6 lat, nazywa się właśnie teraz w kwietniu obchodzę 6. rocznicę powstania. Mam już ponad 5200 subskrybentów, korespondencje do mnie wpływają bardzo wielkie i na tym kanale staram się propagować właśnie czytelnictwo. Mówię o książkach, które mi się podobają, które polecam, ale także o takich, które mnie wnerwiają i nigdy na rynku czytelniczym nie powinny się ukazać. A nie wiem, czy masz takie samo wrażenie, że tych książek takich, siana takiego jest coraz więcej, bo wydawnictwa dyktują politykę wydawniczą wydają to, co się najbardziej sprzeda, a nie to, co jest wartościowe. I moi widzowie, również wy możecie być moimi widzami, zapraszam na mój kanał Czytam i Piszę,
chwalą mnie za to, co powiem nieskromnie, że mówię o książkach zapomnianych, czasem zakurzonych, gdzieś tam na półce. Zresztą Krysia wie, bo ją męczę, przychodzę tutaj i mówię: Krysiu, ja potrzebuję książkę z 70 któregoś tam roku, bo nie mam jej w swojej bibliotece. Krysia zawsze mi tę książkę znajdzie, jeżeli nie w bibliotece, to istnieje... Jak to się nazywa? Wypożyczalnia międzybiblioteczna. Z innych bibliotek mam możliwość ściągnięcia tytułów. Właśnie, więc Krysia mi szuka w bibliotekach w Kielcach i gdzieś tam i zawsze taką książkę znajduję, więc jeżeli macie chęć przeczytać jakąś książkę, to przyjdźcie do biblioteki, a panie, które są tak fantastycznie mobilne, na pewno wam taką książkę tutaj sprowadzą i będziecie ją czytać. A wracając do mojego kanału, więc wydaję mnóstwo pieniędzy na książki, kupuję, jak przed chwilą powiedziałam, w antykwariatach po złotówce, bo książki są niestety dosyć drogie, ale ja nowości nie kupuję. Po nowości to ja przychodzę do biblioteki i do Krysi, bo Krysia ma taką wspaniałą politykę zakupową, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie, chociaż dysponuje takim budżetem, ja nie wiem jakim, ale moim zdaniem za małym. Krysiu, za małym? Nie, starcza. No, Krysia zawsze tak powie, starcza, więc tych nowości jest tutaj naprawdę bardzo wiele i dzięki temu wypożyczam te książki z biblioteki, dzięki temu ten kanał również funkcjonuje, że te nowości mogę tam pokazywać. Dobrze, to wróćmy jeszcze do naszych spraw bibliotecznych. Proszę. Czy oprócz, bo wspomniałaś o spotkaniu z Niziurskim, ale czy z tych bardziej współczesnych któreś spotkanie jeszcze było dla Ciebie takim fajnym, ważnym, może niekoniecznie w naszej bibliotece, ale może na jakimś wyjazdowym, bo też my na przykład często jeździłyśmy po innych bibliotekach na spotkania z fajnymi osobami też, nie? Sprzed pandemicznego czasu mogę powiedzieć o dwóch spotkaniach. Ja wiem, Krysia, co ma na myśli. To był dla mnie chrzest bojowy. Prowadziłam tutaj dzięki propozycji Krysi spotkanie z panem Jakubem Żulczykiem. Przeczytałam jego Miasto psów. Książka, która jest bardzo gruba, ale nie przerażajcie się, bo bardzo ciekawa. Jakub Żulczyk jest specyficznym człowiekiem, bo no to taki młody, gniewny. No ale to spotkanie dało mi wiele satysfakcji, że mogłam je prowadzić. Okazał się bardzo sympatycznym człowiekiem, prawda? Chociaż na pierwszy nie wygląda. Natomiast w Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej... To Wojewódzka w Zielonej Górze? Mamy dwie wojewódzkie zielone biblioteki. Jedna w Zielonej Górze. Część północna, część południowa, Zielona Góra. No jak to zwykle. Więc byłam w części południowej w Zielonej Górze i tam niezapomniane spotkanie z panem Krzysztofem Zanussim. Właśnie w przedpandemicznym czasie. Do dziś pamiętam, do dziś właściwie każde słowo pamiętam. Zresztą on napisał kilka książek, jego żona również. Elżbieta Zanussi anegdotycznie opowiadał o nie tylko powstaniu swoich filmów, ale również o domowej bibliotece, w której znajduje się tylko kilkanaście pozycji. On mówi, że on nie ma wielotysięcznej biblioteki, jak na przykład Umberto Eco, ponieważ on właśnie twierdzi, że jeżeli jakąś książkę potrzebuje, to może iść do biblioteki właśnie w Konstancinie, czy gdzieś tam on do wypożyczania. Więc ma kilkanaście książek, to są jego przyjaciele, do których ciągle wraca i to są inspiracje do kolejnych filmów, które tworzy. Więc okazuje się, że nie trzeba mieć 30 tysięcy książek w domu, żeby korzystać ze zbiorów bibliotecznych, zwłaszcza, że teraz te zbiory są udostępnione online. Tak, no my też mamy platformę, na platformie Legimi można sobie książeczki czytać. Na platformie Legimi są różne tam... Tak, jeszcze mamy Polonę, tak, Biblioteka Narodowa udostępnia swoje zbiory, no jest tego multum po prostu. Multum. Część jest płatna, część jest bezpłatna, ale jak ktoś chce, to do zbiorów dotrze w takiej czy innej formie. I to jest bardzo piękne, ale nie dla mnie, ponieważ ja jestem konserwatywną czytelniczką. To znaczy młodzież w domu zawsze na święta mi chcą kupić, a to czytnika, a to e-booki, a to jakieś audiobooki, albo a to inne booki, a ja tego nie chcę. Ja uwielbiam papier. Kiedy ja mam książkę w ręku i czuję jej zapach, nawet jeżeli śmierdzi papierochami, bo ktoś przedtem ją wypożyczał, to mi to nie przeszkadza. Ja czuję jej ciężar, a czasem ciężar jest przytłaczający, bo książki są wydawane na kredowym papierze, jak wiesz, i ważą wtedy 5 kg, jak książka wspomnieniowa Jerzego Antczaka o nocach i dniach, przepiękna, polecam.
A więc ja jestem tradycyjnym czytelnikiem i ja uwielbiam papier. Poza tym ja też robię notatki na marginesach. Wiem, że tego nie na twoich, Krysiu, nie robię. Natomiast na prywatnych tylko robię. Więc uwielbiam papier, ale ci, którzy nie lubią papieru, nie lubią dźwigać, to mogą mieć całą bibliotekę w nośnikach elektronicznych. Mogą jej słuchać, gdzie tam chcą, w pociągach i tak dalej. Że no, jesteśmy społeczeństwem, które dużo podróżuje z różnych względów, również zawodowych. I fajnie, że ten czas spędzamy akurat właśnie tak na czytaniu. Czytając książki, więc polecam nośniki elektroniczne. Jak powiedziałam, ja z nich nie korzystam, ale wiem, że są ludzie, którzy korzystają i sam są zadowoleni, zwłaszcza, że na audiobookach interpretacja tekstu może być cudowna, bo teksty są czytane przez Krzysztofa Gosztyłę, przez Piotra Franceskiego, przez Krzysztofa Globisza, przez panie, przez Annę Seniuk, więc to nabiera swojej... Jeszcze dodatkowej atrakcyjności. I wrócę do Ani Zielonego z Dużo, od którego zaczęłam, książka mojego życia. Najwspanialszą interpretację stworzyła Irena Kwiatkowska. Słuchałam jej interpretacji Ani Zielonego Wzgórza. No to jest po prostu mistrzostwo nad mistrzostwami, także audiobooki polecam. Dziękujemy. Dziękuję za wspaniałą rozmowę i za wspominki o bibliotekach.